królewny, czarownice, zwierzaki i superbohaterowie. Wszyscy tłumnie przybyli do Wojewódzkiego Domu Kultury na 8 już marszałkowy Mikołajki. W tym roku gościło na nich prawie 200 uczniów szkół podstawowych z całego regionu świętokrzyskiego. Piękna tradycja, już wielokrotnie one były organizowane przez pracowników zacnych Urzędu Marszałkowskiego. Zapraszane są dzieci z różnych części województwa, są zadowolone, uśmiechnięte, powinno się to pielęgnować, ponieważ dla nich to wielka zabawa, nawet przyjazd do Kielc jest taką wielką atrakcją. Dzisiaj pogoda sprzyja, zabieliło śniegiem, myślę, że dzieci są zadowolone i będziemy to kontynuować. Przyjechaliśmy tu na wycieczkę, na bal. No i co na tym balu się działo? Tańczyliśmy, śpiewaliśmy piosenki, no i bawiliśmy się. Tańczyliśmy do piosenki Gangnam Style. Bawiliśmy się w niedźwiedzia, który spał. Brałam udział tutaj w konkursach i musiałam kilka godzin jechać, żeby tutaj dojechać. A skąd przyjechałaś? Z Fochowska. Jest to naprawdę super impreza, bawią się świetnie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. No, dzieci są bardzo zadowolone. Integrujemy się wszyscy, współpracujemy. Właśnie taka impreza również służy integracji. Widzę, że dzieci świetnie się bawią, zadowolone, uśmiechnięte. Także tylko się cieszyć i czekać już, jak będzie za rok. Pan rzucał kręglami, skakał tak z parkietu, no i robił fikołki. Były pieski, był wąż. Miał węża na szyi, ale okropnie mnie ślizgaty ten wąż. Pieski skakały i robiły sztuczki. A skoro na zabawę zaprosił sam Mikołaj, nie mogło zabraknąć także prezentów. Mimo to przed Mikołajem w tym roku jeszcze dużo pracy, bo marzeń do spełnienia ma całe mnóstwo. Najbardziej takiego pieszka w pudełku, rzeczy prawdziwego. Na pewno tableta. Ja bym chciała dostać zestaw klocków Lego Friends. A byłaś grzeczna? Mam nadzieję. Każdy z nas, czy to dziecko, czy dorosły, czeka na swojego wymarzonego świętego Mikołaja i tego Państwu i sobie życzę.